Cześć, witam na kanale Info InfoUprawa. Dzisiaj kilka słów o czosku i cebuli. Kiedy je najlepiej sadzić, czy wiosną, czy jesienią? I według mnie jedno warzywo lepiej sadzić jest wiosną, a drugie jesienią. Posłuchajcie. No i tutaj standardowo już zapraszam do zakupu mojego kalendarza warzywnika 2024. Od kilku dni jest już w sprzedaży, zbiera bardzo dobre opinie. Na Allegro jest po 29 zł, ale jak macie smarton, to stworzyłem taką opcję, żeby była wysyłka za darmo. Jeśli dokupicie smyczkę, to akurat właśnie będzie na tego smarta. Wracam serdecznie, a na info jest za 25 zł. Czosnek, według mnie lepiej go sadzić jesienią. Dzięki jesiennemu sadzeniu te zbiory czosnku będą większe. Czosnki zwykle rosną większe z jesiennego sadzenia niż z wiosennego. Minusem takiego sadzenia jest więcej pracy, ponieważ zwykle ten czosnek, czosnek posadzony jesienią potem wytwarza pęd kwiatostanowy, którego należy się pozbyć, tak aby siła rośliny nie skupiała się na tym czosku, nie skupiała się na tym i napędzie, tylko na tym czosnku na tym co jest właśnie w ziemi. No ale warto też wspomnieć, że mimo tego, że musimy ponieść wysiłek usuwania tych pędów, to te pędy są bardzo smaczne, więc w sumie to dobrze, że się pojawiają. Ważna informacja to termin zbioru, no bo gdybyśmy posadzili czosnek na jesień, zimę, to prawdopodobnie będzie on do zbioru w lipcu. Gdy posadzimy wiosną, to ten zbiór prawdopodobnie nastąpi w sierpniu. To już bardzo ważna różnica, która mo może być na korzyść jednego lub drugiego terminu. A którego terminu to już od Was zależy? No wiecie, dla Was termin jesienny może być lepszy, a dla drugich termin wiosenny. Warto wspomnieć, że zarówno czoski wiosenne, jak również te jesienne, w sensie posadzone na jesień, można długo przechowywać, więc no, plusem jest właśnie to dla tego y, posadzonego jesienią, że ten czosnek z dużym prawdopodobieństwem będzie większy. No i tutaj prawdopodobnym plusem dla większości jest to, że ten czosnek będzie do zebrania wcześniej. Natomiast Praca jest taka, że trzeba te pędy kwiatostanowe usuwać, żeby ten czosnek był większy, rzeczywiście, a nie ta siła poszła na te pędy i na ten czosnek. No to jest właśnie ta praca. No ale tak to nie ma minusów. No z czosnek z posadzenia wiosennego, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie mniejszy, ale zwykle on nie puszcza pędów kwiatostanowych. Różnie to bywa, bo już testowałem, pokazywałem Wam różne testy, ale jak posadzicie czosnek wiosenny na wiosnę, no to on z dużym prawdopodobieństwem tych pędów kwiatostanowych nie Wypuści. Więc to jest bardzo ważna informacja: i no mniej, mniej pracy, ale też z dużym prawdopodobieństwem mniejsze plony i trochę późniejsze zbiory więc ja czosnek wolę sadzić na jesień czasami robię tak, że część czosnku sadzę jesienią, a część wiosną tak będzie też w przypadku cebuli będzie u mnie uprawa cebuli dymki o zimej, wiosennej, jak również cebuli z rozsady jesienią można sadzić cebulę dymkę ważne, żeby była cała w ziemi, no niektóre odmiany są bardzo dobrze do tego przystosowane. Wiosną natomiast można sadzić cebulę dymkę, ale również cebulę z rozsady sadzić cebulę z rozsady i siać nasiona cebuli wprost do gruntu. Ja lubię bardzo uprawę z rozsady są największe szanse na jak największą cebulę, ale warto wspomnieć, że z dymki często wychodzi też duża cebula, zarówno z dymki sadzonej jesienią, jak również wiosną. Mam wrażenie, że, że, że ta z jesieni jest trochę mniejsza niż ta z wiosny, ale za to jest ona wcześniej. No i wiecie, i tak jest dosyć spora. Nie chcę tutaj dokładnie podawać terminu zbioru, ale sadząc jesienią, to zbieramy mniej więcej w lipcu, jeśli chodzi o cebulę, a wiosną to tak na przełomie lipca i sierpnia, w sierpniu. W połowie sierpnia. Też tutaj nie ma więc takiego jednoznacznego potwierdzenia, że o uprawiaj cebulę tylko tak, tylko tak, czosnek. Więc stosuj tylko taki termin i taki. No nie ma tak. Jedni mogą wolać się no, tak sadzić, drudzy tak. A ja od siebie powiem, że zdecydowanie polecam sadzenie cebuli wiosną i też polecam jesienią trochę, aby mieć cebulę wcześniej. Więc może z tego filmu troszeczkę wyszło takie masło maślane, bo niby no najbardziej czosnek na jesień, cebulę na wiosnę, ale też dobre rozwiązanie to jest cebula na jesień, a czosnek na wiosnę. A jeszcze pytacie się, gdzie kupuję czosnek, gdzie kupuję cebulę? No ja po prostu na, na Allegro to kupuję, patrzę na opinie sprzedawców, lub oczywiście używam też swoich. Jeśli chodzi o czosnek, to najbardziej preferuję Harnaś i Lubasza. A jeśli chodzi o cebulę dymkę, którą sadziłem na jesień, no to sadziłem w zeszłym roku odmianę Sensio Yellow. Teraz wam to piszę, bo pewnie źle to przeczytałem na wiosnę. Jeśli chodzi o rozsadę, to zdecydowanie najlepsza to jest dla mnie są w sumie dwie Isa Craig, jak również Extribution. Teraz wam też to piszę. Jeśli chodzi o dymkę na wiosnę, no to nie mam takiej, wiecie. Ulubiony, no jest kilka ciekawych odmian, ale nie mam takiej, wiecie, żeby, żeby była moja ulubiona. No i powiem Wam, że w tym roku będę sadził też kilka innych odmian czosnku. Będzie to też m.in. Syberian, jak również no też posadę czosnek Ornak. One są też dosyć spore, chociaż nie wyszły aż tak duże jak Lubasza, ale też dosyć spore. Dobra. To by było chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie, czy Wy już posadziliście czosnek, czy jeszcze, czy jeszcze nie. No ja się jeszcze wstrzymuję, właśnie jeśli chodzi o czosnek i cebulę, do przełomu października i listopada. Prawdopodobnie tak do początku listopada. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.